Co jeszcze? Obiekt Zbigniewa Wargochowskiego, właściwie można powiedzieć rzeźba, która myślę może być interpretowana jako komentarz do współczesnego procesu dekonstrukcji i odrzucania różnych wartości, które wydają się być nieadekwatne do współczesnego świata, do świata, który podąża naprzód, więc pewne pojęcia wartości zużywają się, należy je wyrzucić. Praca ta w swojej formie niewątpliwie odnosi się też do fontanny Marcela Duchampa, słynnej pracy, która podjęła proces dekonstrukcji wartości w polu sztuki, dekonstrukcji pojęcia artysta, czy też pojęcia dzieła sztuki właśnie. Obiekt Zbigniewa Wartochowskiego nosi tytuł Co jeszcze?, więc sugeruje, że ta machina raz puszczona w ruch nie zatrzyma się i również dzisiejsze wartości, które wydają się być obowiązujące, tak jak tolerancja czy nieskrępowana wolność, również zostaną wcześniej czy później zużyte. Powstaje tylko pytanie, jakie nowe wartości zostaną zaproponowane na ich miejsce.